Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. To, co nas wszystkich tutaj łączy, to jasne stanowisko, że zgwałcenie to jedno z najobrzydliwszych przestępstw. I co do tego nie ma wątpliwości. To, co mnie osobiście martwi, szokuje pewnie z jakąś dozą hipokryzji, to, drodzy Państwo, głosowanie numer 21 na 58. posiedzeniu Sejmu zeszłej kadencji z 7 lipca, kiedy rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadził bezwzględne dożywocie dla gwałcicieli, kiedy zaostrzył kary, także do dożywocia dla gwałcicieli, a jeżeli ze szczególnym okrucieństwem, to tylko dożywocia, kiedy wprowadziliśmy brak przedawnienia. Przy zgwałceniu nie ma przedawnienia. To wprowadzaliśmy, wtedy było głosowanie. I jak głosuje Platforma, drodzy Państwo? Jak głosuje Lewica? Przeciw. Platforma? Przeciw. PSL się wstrzymał i tak dalej. Jak głosuje pan minister Myrcha? Przeciw. Jak głosuje pani minister Kotula? Przeciw. Szanowni Państwo, no razem walczmy z tym, z czym trzeba walczyć. Wypalajmy patologię gorącym żelazem i zachęcam do tego, żeby nie być hipokrytą. Pan poseł Krystian Łuczak, Koalicja Obywatelska.